Chciałbym jeszcze może wrócić na moment do poprzedniej naszego spotkania, gdzie omawiałem sytuację finansową w szpitalu, sprawozdania, przepływy, raport o sytuacji ekonomicznej. To są te dokumenty, którymi się posługiwałem. I tak naprawdę minął tydzień. Nikt nie jest aż taki odważny, żeby powiedzieć, dlaczego nie zostały dokonane odpisy aktualizacyjne i dlaczego jest dzisiaj wynik dodatni 33,9 miliona, a powinien wynosić z tych dokumentów 21 milionów straty. Panie prezydencie, no ja myślę, że powinien pan jednak mimo wszystko zajrzeć do dokumentów, bo kadencja się kończy, a odpowiedzialność pozostanie. To nie jest tak, że pan skończy kadencję i pójdzie sobie gdziekolwiek indziej albo wróci do Gdańska. Nie. Będzie pan odpowiedzialny za to. Poza tym wzrost kosztów operacyjnych o 29 milionów. Najprawdopodobniej zaksięgowane są tam koszty komornicze. No ale niech ktoś to powie. Natomiast myślę, że również są dwie rzeczy bardzo ważne i istotne. Ja zastanawiam się, ale myślę, że będę musiał zainteresować tymi dokumentami i ich sprawdzeniem Izbę Biegłych Rewidentów. Dlatego, że bym chciał się też dowiedzieć, czy biegły rewident, który badał te dokumenty, zrobił to w sposób rzetelny. To jest naprawdę, myślę, że to już nie jest oskarżenie. To ktoś, kto zna się na tych dokumentach, ma takie same wątpliwości, każdy jeden z finansista. I myślę, że to po prostu trzeba wyjaśnić. Na jakiej podstawie, w jaki sposób, dokumenty źródłowe, ile było tych dokumentów źródłowych, żeby można było wydać taką opinię o finansach szpitala. I to, co jest najważniejsze, panie dyrektorze, w tym wszystkim, bo to wiadomo, niech pan wytłumaczy się, dlaczego wypłaca pan i dokonuje pan wypłat z konta tak zwanego 95, które jest kontem tylko i wyłącznie dla środków socjalnych. I powiem panu więcej. Jeżeli się komornicy i pana kontrahenci dowiedzą o tym, to nie ja. Ja pana nie straszę, ja panu życzę jak najlepiej. Zgłoszą to do prokuratury, bo to jest przestępstwo. Nie może pan dokonywać wypłat, ani to nie może figurować w Narodowym Funduszu Zdrowia jako konto firmowe. To jest konto socjalne, konto pracowników i kosztów socjalnych. Ja myślę, że ja będę przypominał się od czasu do czasu odnośnie tych zapisów finansowych i co dalej z finansami szpitala. Ale teraz drugi najważniejszy temat. Był pan łaskaw tydzień temu dokonać oceny mojej działalności. Ma pan do tego prawo. To jest żadna filozofia. Natomiast chcę panu przypomnieć, że mój okres został dokładnie skontrolowany przez prokuraturę. 6-letni ostatni okres. Przez inne służby, bo były doniesienia, jeszcze raz doniesienia. Wszystko zostało umorzone, panie dyrektorze. A pan, powiem panu więcej, a pan jest dopiero przed prokuraturą. Dlatego, że nie wyobrażam sobie, żeby pan zamazał cały obraz, zniszczył wszystkie dokumenty, bo będą chociażby te, które przepływy w bankach, które będą widoczne cały czas. Bo banki nie zniszczą panu tego. I będzie pan na pewno odpowiadał. I odpowie pan za niegospodarność, nie wiadomo po co zatrudnianie, do tego wrócimy. Zniszczenie kadry szpitala to był kuriozum. Ja nie wiem, czy pan jest znajomym, czy przyjacielem pana wojewody,
ale najpierw pan zwolnił lekarzy, a później wojewoda, nie wiem, działający w strachu, oddelegował do pracy lekarzy z całego regionu. No to jest kuriozum. Bo na miejscu pana wojewody to pana bym oddelegował, ale na inne miejsce pracy. Widocznie te powiązania są ścisłe. Druga rzecz to jest działanie na szkodę szpitala i to jest jasne. Ostatnia kwestia, za którą pan i tak odpowie, to jest obniżenie bezpieczeństwa zdrowotnego dla mieszkańców. Nie chce pan, ja już pana prosiłem 3 razy, jakie świadczenia zdrowotne nie zostały zakontraktowane w Narodowym Funduszu Zdrowia na rok 2021. Ja myślę, że pan musi na to pytanie odpowiedzieć. Bo my wszyscy chcemy wiedzieć, czego w Grudziądzu się możemy po szpitalu spodziewać, a z czym mamy szukać ratunku w innych szpitalach. I proszę pana, myślę, że powróćmy teraz do najważniejszej rzeczy, do tego bilansu strat. Tak jak już powiedziałem, zostało to już ocenione nie przez takich jak pan. Natomiast jest to typowa ramota. Typowa ramota. Pan zobaczy, co to znaczy. Ramota. Warta autora tego tekstu. Warta autora. Jaki autor? Taki opracowany. Proszę pana, wstydziłbym się w ogóle to prezentować. Naprawdę. Natomiast to wyrzućmy do kosza. To jest nic nie warte. Natomiast wyjaśnienie, które bym od pana oczekiwał. Pan mówił, że ja zatrudniam całą swoją rodzinę. Ja policzyłem to, wie pan, ja jestem skromnym człowiekiem, policzyłem. Moja żona, córka i ja zarabialiśmy miesięcznie prawie tyle samo, co pan. Prawie tyle samo, co pan na zastępca Goch, który więcej zarabia. 3 osoby, a 1. I mam pytanie do pana. Skoro pan jest taki ugrzeczniony, uświęcony, pan jest po prostu ideałem jako dyrektor, to dlaczego pan pozwoli na to, żeby pana zastępca, myślę, że to jest prawda, a jak nie, to proszę mnie sprostować, zatrudnił syna, synową i córkę. Ja nie wnikam w to, ale jak chcecie takiej personalnych przytyczek, to je po prostu wyjaśnijmy do końca. Nie wiem, co robi, czy w ogóle jest zatrudniony, ale jeżeli jest zatrudniony, pan Matkowski Krzysztof, Matkowski Krzysztof, to co robi, ile za to bierze i czyj to jest przyjaciel i znajomy? No to jest bardzo ciekawe. I dlaczego pan musiał z tego polecenia, z tego źródła akurat zatrudnić tego człowieka, jeżeli został zatrudniony? Następną sprawą, z jakiego powodu prawdopodobnie jest zatrudniona w szpitalu pani Wenderlich Paulina. Co robi, za ile to robi i przede wszystkim te opracowania, które powinny być tam w szpitalu złożone, czego dotyczą i można to pokazać. Pracuje za pieniądze publiczne. Powinien być tekst publiczny tych opracowań. No i następną rzeczą, która rzeczywiście się panu czkawką odbije, bo powiem panu szczerze, że za 1,5 roku, jak przyjdą wybory, a zmieni się władza, to nikt panu nie pomoże. Pan będzie odpowiadał za zatrudnienia, za wydatkowanie pieniędzy, za niegospodarność, za wszystko. I jeszcze 3 lata po tym, jak pan przestanie być dyrektorem. Radzę się zastanowić, mea culpa, przyznać się do pewnych rzeczy. I ostatnią rzecz. Nie wiem, czy to jest lobbysta, czy to nie jest lobbysta, pan Kuczur Tomasz. Proszę nam wyjaśnić, czy rzeczywiście został przez pana zatrudniony, czy rzeczywiście ma w umowie napisaną prowizję od załatwienia kredytów w BGK-u, załatwienia kredytów w BGK-u, wielomilionową prowizję, panie dyrektorze, to zostaje. To będzie przeglądane przez pana następców. I to będzie po prostu, myślę, że poddawane nie tylko sprawdzeniu przez prokuraturę, ale również sprawdzeniu przez inne służby.
Jeżeli to jest prawda, to jest skandal na skalę międzynarodową. Jak można wielomilionowe prowizje obiecać za załatwienie kredytów BGK? Ja myślę, że powinienem zwrócić do, i pewnie się zwrócę, do prezesa BGK, czy u niego można załatwić kredyt za pieniądze, lobbysta. Czy to jest po prostu rzeczywiście wnikliwe badanie, czy dane przedsiębiorstwo ma prawo do tego kredytu i czy po tym kredycie będzie nadal lepiej funkcjonowało. Jeżeli to tak, no to w takim układzie rzeczywiście wstydem się okryje nie tylko szpital, nie tylko pan, ale myślę, że i pan wojewoda i PiS. Dlatego, że jeżeli to jest załatwiane, no to jest skandal. Proszę mi to wyjaśnić. Dziękuję Państwu.